Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dziś będzie to druga część recenzji tuszy, które dostałam od firmy Golden Rose i tym razem skupię się na tuszach, które mają szczoteczki bardziej tradycyjne oraz na tuszach, które mają szczoteczki silikonowe, ale w takim bardziej tradycyjnym kształcie. Zacznę może od tych bardziej tradycyjnych, od tych z tradycyjnym włosiem. Ten tusz w fioletowym opakowaniu metalicznym jest to tusz Infinity Lash Volume and Length i ma taką szczoteczkę z dosyć szeroko rozstawionymi włoskami, która wygląda na pierwszy rzut oka jako na szczoteczkę pogrubiającą, ale tak naprawdę efekt nie jest moim zdaniem aż tak pogrubiający, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają rzęsy po nałożeniu. Ten tusz fioletowy jest to tusz Infinity Lash Volume and Length, czyli tusz to ma nam zapewnić pogrubienie oraz wydłużenie. Według tego, co opisuje producent, innowacyjna formuła tuszu została stworzona, by osiągnąć efekt maksymalnej objętości, wydłużenia i podkręcenia. Elastyczna, szeroka szczoteczka zapewnia równomierne i precyzyjne rozprowadzenie tuszu od nasady aż po same końce. Idealnie rozdziela i podkręca nawet najkrótsze włoski w kącikach oka. Specjalna formuła tuszu ma za zadanie przeciwdziałać przy powstawaniu grudek i sklejaniu się rzęs. Dzięki wysokiej zawartości pigmentów tusz nadaje kolor głębokiej czerni, zapewniając wyjątkową oprawę oczu oraz komfort idealnego makijażu przez wiele godzin. Z tym makijażem przez wiele godzin niestety nie mogę się zgodzić, ponieważ mimo że nie wygląda on źle zaraz po nałożeniu, przyzwoicie rozdziela, nie tworzy jakichś specjalnych grudek, nie skleja bardzo rzęs, to jednak wraz z upływem dnia już jakoś tak dobrze na rzęsach nie wygląda. Tutaj jest ten sam problem, jaki miałam z innymi tuszami wcześniej. Nie zauważam, żeby się kruszył, żeby się osypywał, rozmazywał, ale pod koniec dnia wydaje się, że jest go mniej na rzęsach, że na przykład z końcówek się troszeczkę jakby starł, czy zniknął w jakiś sposób, nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Dodatkowo nie był najlepszy w utrzymywaniu podkręcenia rzęs. Po nałożeniu wyglądało to dobrze, ale tutaj również w ciągu dnia rzęsy moje wracały do swojej normalnej pozycji, były bardziej proste, już nie były aż tak zaznaczone, aż tak dobrze. Kolor jest całkiem przyzwoity, jest czarny. Jeżeli chodzi o trwałość, również nie mam za bardzo zastrzeżeń, bo tak jak powiedziałam, ani się nie osypywał, ani nie kruszył. Natomiast nie jest to nic jakiegoś spektakularnego. Gdybym miała wybierać tusze, które bym kupiła ponownie, jak skończę używać tych, które dostałam, to na pewno nie pobiegam do sklepu. Ten nie byłby jednym z tych tuszy, które chciałabym mieć w swojej kolekcji. I drugi tusz z tej serii z tradycyjną szczoteczką. Jest to tusz o nazwie Wonder Lash. I tutaj według tego, co napisane jest na opakowaniu, ma nam zapewnić 12-krotne pogrubienie rzęs oraz ich uniesienie. Dodatkowo zawiera on też witaminę B5, która ma nam rzęsy odżywiać. I według tego, co opisuje producent, jest to tusz, który spełnia odwieczne marzenie każdej kobiety o niewiarygodnie gęstych i uwodzicielskich rzęsach. Nowa unikalna formuła kosmetyku sprawia, że pomalowane nim rzęsy zwiększają swoją objętość aż 12-krotnie. Specjalnie zaprojektowana szczoteczka efektownie unosi rzęsy, a równocześnie precyzyjnie je otula od nasady aż po same końce, dając im długości, otwierając spojrzenie i pozwalając wyrazić pełnię kobiecości. Bogata w mikropigmenty formuła tuszu powoduje, że pokryte nim rzęsy mają kolor głębokiej czerni, są też lepiej odżywione i mocniejsze dzięki zawartości prowitaminy B5. Co do tego wzmocnienia, nie używam tego tuszu wystarczająco długo, żeby na temat opowiedzieć. Na pewno rzęsy nie były takie bardzo takie, nie tworzyły takiej skorupy. Były cały czas bardzo takie miękkie, bardzo takie sprężyste, więc nie obawiałam się, że mi się pokruszą, jak tylko je dotknę jakoś, nie wiem, mocniej, czy przyłożę jakiś tam palec do rzęsy. Natomiast jeżeli chodzi o szczoteczkę, jest ona troszeczkę mniejsza niż tego tuszu fioletowego, jeżeli Wam porównam. Ma bardzo podobny kształt, jest jedynie troszeczkę mniejsza i wydaje mi się też, że włoski są troszeczkę bliżej siebie, jest ich troszeczkę też więcej i przez to niestety zdarza się, że nabiera ona troszeczkę zbyt dużo tuszu, że tusz pozostaje tutaj pomiędzy włoskami i przez to niestety ma tendencję do sklejania rzęs, ma tendencję do tworzenia grudek. Formuła też jest dosyć sucha i przez to niestety właśnie ten efekt sklejenia, ten efekt grudek jest jeszcze bardziej, jesteśmy na to bardziej narażone, właśnie ze względu na formułę tuszu. Na pewno nie daje ona efektu 12-krotnie pogrubionych rzęs. Jeśli chodzi o unoszenie, tak, tutaj nie mam nic przeciwko, całkiem nieźle utrzymywała podkręcenie, natomiast również w ciągu dnia ten efekt był jakby coraz gorszy, mimo tego, że się nie osypywała i nie kruszyła.
więc również nie jest to jakiś bardzo spektakularny efekt, który na rzęsach pozostawia. Na pewno nie pogrubia, bardziej określiłabym jako maskara, która rzęsy rozdziela przy odrobinie pracy czasami, szczególnie jeżeli chcemy nałożyć więcej niż jedną warstwę i która lekko rzęsy wydłuża. Więc jeżeli chodzi o tą serię, tą taką z sztuczkami tradycyjnymi, z tym włosiem takim tradycyjnym, nie jestem jakoś zachwycona specjalnie, nie są bardzo złe, natomiast również nie są to dusze, które mogę Wam jakoś specjalnie polecić, które mogłyby wskoczyć do pierwszej na przykład dziesiątki moich ulubionych tuszy do rzęs. Mogą się sprawdzić lepiej przy rzęsach troszeczkę krótszych, ponieważ jeżeli chcemy tylko zbudować pogrubienie, to te szczoteczki mogą to zapewnić przy kilku warstwach, ale wtedy konieczne jest jeszcze dokładne ich rozczesanie, czy jakimś takim grzybykiem do rzęs, czy starą oczyszczoną szczoteczką od innego tuszu do rzęs. Kolejny tusz, który całkowicie mnie zawiódł, niestety, jest taki tusz w opakowaniu niebieskim, jest to serii Classics High Definition Mascara. Teraz ten tusz pisał się bardzo dobrze, taki trend High Definition. Teraz każda firma powinna mieć w swoim asortymencie produkt właśnie, który jest tak określony jako High Definition. Niestety nazwa tutaj zupełnie odbiega od tego i to, co opisuje producent, odbiega od tego, co tusz rzeczywiście robi z rzęsami. Zaraz Wam dokładnie przeczytam, co tutaj wymyślił producent na jego temat. Tusz stworzony dla kobiet, które cenią sobie idealnie podkreślone i pogrubione rzęsy. Unikalna silikonowa szczoteczka precyzyjnie unosi, podkręca, rozdziela, zapewniając perfekcyjny kształt każdej rzęsy. Dzięki wysokiej zawartości pigmentów, tusz High Definition nadaje kolor głębokiej czerni, efektownie podkreślając oprawę oczu. No tutaj absolutnie nie jest to ani kolor głębokiej czerni, jest to kolor bardziej zbliżony do szarości niż czerni. Szczoteczka nie jest czegoś bardzo unikalna. Tutaj jest zwężona i przy tej nasadzie jakby i na końcówce. Tworzy grudki, nabiera się dużo tuszu na końcówce, szczególnie tutaj. Czasami zdarza się, że nabierze mnóstwo tuszu. O, teraz dobrze może będzie widać. Tutaj jest taka jedna wielka gruda, tutaj na dole, pomiędzy rzęsami również, na końcówce zebrała się tutaj taka warstwa tuszu również, więc jeżeli o to chodzi, na pewno nie jest to tusz, którego formuła pozwala na ładne rozprowadzenie produktu na rzęsach. Może tworzyć grudki, może rzęsy sklejać, formuła jest bardzo sucha, dlatego no, na moich rzęsach dał taki efekt, jakbym po prostu miała tylko ciemniejsze, naturalne rzęsy. Moje rzęsy są naturalnie blond, bardzo jasne, więc bez pomalowania ich są raczej niewidoczne. Po pomalowaniu tym tuszem po prostu były ciemniejsze. Nie były ani pogrubione, ani podkręcone, ani wydłużone, po prostu wyglądały dosyć mizernie, szczerze mówiąc. Być może jest to perfekcyjny kształt każdej rzęsy, ponieważ jest tego tuszu na rzęsach tak mało, że ani ich nie obciąża specjalnie, ani, nie wiem, nie skleja tak jakoś w takie wielkie grudy. Natomiast no, nie jest to efekt, który ja na moich rzęsach chciałabym widzieć. Więc tego też Wam absolutnie nie polecam, mimo że ta seria Classics jest jedną z najtańszych. Ten produkt niestety u mnie się w ogóle nie sprawdził. Tak jak widzicie na zdjęciu, efekt jest bardzo słaby w porównaniu z innymi tuszami, nawet tymi, o których mówiłam przed chwilą. Ten tusz spisuje się najgorzej. Kolejny produkt jest to tusz o nazwie City Style w takim różowym opakowaniu. Mega Volume and Length City Style. I już Wam czytam dalej, co tu producent wymyślił. Tusz stworzony dla nowoczesnej kobiety, która nie ma czasu na wielominutowe zmaganie ze szczoteczką i kruszącymi się drobinkami. Tusz idealnie przylega do rzęs, nie zbija się w grudki, nie kruszy, nie rozmazuje. Dwustronna elastyczna szczoteczka wyposażona jest w dwa rodzaje włosków. Dłuższe włosy maksymalnie wydłużają i podkręcają, a krótsze dają objętości. Asymetryczna budowa szczoteczki zapewnia również równomierne rozprowadzenie tuszu, dzięki czemu podkreśla nawet najkrótsze włoski w kącikach oka. Tu rzeczywiście szczoteczka jest taka asymetryczna. Tu mamy włoski dłuższe, z drugiej strony są włoski krótsze. I rzeczywiście jedne rozdzielają, drugie potrafią rzęsy pogrubić. I ten tusz nie był zły. Nie był też jakiś wyjątkowy, ale dobrze rzęsy rozdzielał, można było je pogrubić, przyzwoicie je wydłużał, może nie jakoś tak spektakularnie jak inne tusze Golden Rose, ale efekt był moim zdaniem zadowalający. Nie zauważyłam również kruszenia się, nie zauważyłam, żeby się gdzieś tam zbierał, rozmazywał.
nie mam specjalnie do niego zastrzeżeń, oprócz tego, że nie był też właśnie ten efekt jakiś bardzo spektakularny. Na pewno formuła jest na tyle mokra i taka nie za gęsta, że po wyciągnięciu czyteczki nie widzę specjalnie, żeby tutaj się coś zebrało gdzieś. Dobrze jakby ten stoper oczyszcza czyteczkę i powoduje, że nie zbiera się na niej zbyt dużo produktu. Jeśli chodzi o kolor, jest to już kolor czerni. Już wracamy do takiego, tego, czego oczekujemy od tuszu, tego, czego możemy się spodziewać. Podkręcenie trzymał całkiem nieźle. Nie mam do niego w sumie wielu zastrzeżeń. Jest to przyzwoity tusz. Być może sprawdzi się lepiej do rzęs troszeczkę krótszych, bo dzięki tym krótszym włoskom będzie lepiej dotrzeć do samej nasady rzęs, ją troszeczkę przyciemnić i tym sposobem możemy sobie tak optycznie rzęsy zagęścić. Nie jest to mój faworyt również, ale w porównaniu z tymi trzema tuszami, o których mówiłam wcześniej, najbardziej mogę Wam z tej czwórki polecić właśnie ten. I tutaj nawet jeżeli na przykład Wam się nie sprawdzi, to ja polecam Wam zostawić sobie szczoteczkę, ponieważ taki typ szczoteczki nada się idealnie do rozczesywania tuszu, na przykład po jej umyciu, kiedy używamy czegoś innego. Jeżeli coś tam potrzebujemy, żeby dokładnie jakoś rzęsy rozdzielić, żeby je lepiej rozczesać, to te włoski dłuższe nadają się do tego rewelacyjnie. Na koniec zostawiłam sobie tusze, które najbardziej mi się spodobały z tej grupy. Pierwszy z nich jest to 3D Fantastic Lash Mascara i to jest takie opakowanie czerwone, metaliczne ponownie. I on ma taką szczoteczkę silikonową, ale włoski są niesamowicie krótkie. Praktycznie tutaj na końcówce to są ułamki milimetra. Są niesamowicie krótkie i dzięki temu doskonale rzęsy rozdzielają. To jest maskara, która fantastycznie rzęsy rozdziela. Więc na przykład mogę Wam polecić, jeżeli lubicie efekt pogrubienia, ale chcecie też mieć rzęsy dobrze rozdzielone, to tą maskarę mogę Wam polecić do nakładania jako taką maskarę bazową, powiedzmy, do pierwszej warstwy, bo naprawdę fantastycznie rzęsy rozdziela, jest ich więcej, optycznie wydaje się, że jest więcej, ponieważ potrafię podkreślić nawet takie pojedyncze rzęsy. Ale zanim do tego jeszcze przejdę, to Wam przeczytam dokładnie, co producent na jego temat napisał. Rewelacyjny tusz stworzony, by pogrubić Twoje rzęsy, ekstremalnie wydłużyć i podkręcić. Dzięki innowacyjnej formule i elastycznej silikonowej szczoteczce, tusz pokrywa rzęsy równomiernie od nasady aż po same końce. Rozczesuje je i nie pozostawia grudek. Nadaje rzęsom intensywny czarny kolor dzięki zastosowanej formule bogatej w mikropigmenty. Będzie to Twój ulubiony tusz, który da spojrzeniu olśniewający i uwodzicielski wygląd przez cały dzień. Tutaj z większością mogę się zgodzić, może nie z pogrubieniem, chociaż nie jest z tym też tak źle. Jest to pogrubienie minimalne moim zdaniem, ale jeżeli chodzi o rozdzielenie, o dotarcie do nawet najmniejszych włosków, jest ten kształt szczoteczki na tyle dobry, że nie musimy się obawiać, że gdzieś tam sobie wbijemy ją w oko, że nie dotrzemy gdzieś tam do nasady rzęs, do tych rzęs na przykład w zewnętrznym kąciku czy wewnętrznym kąciku. Naprawdę efekt jest bardzo fajny, do tego efekt utrzymuje się przez cały dzień, podkręcenie jest utrzymane, nie ściera się jakoś, nie znika z końcówek rzęs, nie osypywał mi się również, więc bardzo dobry tusz. Myślę, że to jest z tej serii troszeczkę droższej, ale warto dodać te kilka złotych, żeby właśnie ten efekt na rzęsach jednak był bardziej spektakularny. Jedyny minus tego tuszu to, że przy większej ilości warstw może niestety tworzyć taki efekt pajęczych nóżek. Przez to, że dokładnie ten rzęs rozdziela, że jakoś nadaje im koloru, że ten tusz jest rozprowadzony dosyć równomiernie, ale jeżeli rozprowadzimy go zbyt dużo, to niestety efekt pajęczych nóżek mamy tutaj murowany. Więc ja polecam używanie tego tuszu albo właśnie, jak powiedziałam, takiego tuszu bazowego. Jeżeli jest to tusz właśnie podstawowy, to jedna, dwie warstwy maksymalnie, więcej polecam nie ładować na rzęsy, ponieważ nie będzie to efekt bardzo elegancki, ale generalnie jest to tusz, który mogę polecić. I ostatni tusz, tym razem mamy takie metaliczne różowe opakowanie. Nazywa się ten tusz Classics 3D Lash Defined. I to jest tusz, który również ma troszeczkę silikonową. Włoski są dosyć szeroko rozstawione. Jest to również bardzo sprężysta, możemy ją łatwo manewrować. I według tego, co wymyślił na jej temat producent, dzięki innowacyjnej formule tusz 3D Lash Defined ekstremalnie wydłuża rzęsy, jednocześnie rozczesuje je i nie pozostawia grudek. Specjalnie zaprojektowana silikonowa szczoteczka umożliwia precyzyjną aplikację rzęsa po rzęsie od nasady aż po same końce.
Technologia bogata w mikropigmenty nadaje rzęsom kolor głębokiej, intensywnej czerni. Rzeczywiście, w większości mogę się zgodzić, może niekoniecznie z tym podkreślaniem rzęsa po rzęsie, bo no jednak mając troszeczkę podkreślane kilka rzęs naraz, ale to jest takie czepianie się kilku słówek, ale generalnie jest to tusz, który rzeczywiście nadaje i objętości, i wydłużenia, i dobrze rzęsy rozdzielam, bo także teraz na rzęsach będę musiała zobaczyć efekt na żywo. Naprawdę doskonały tusz. Już po jednej warstwie mamy go wystarczająco na rzęsach, żeby właśnie dobrze je zaznaczyć, żeby były one wyraziste i nie wymaga nakładania drugiej warstwy. Chociaż jest to możliwe również i ten tusz ma najmniejszą tendencję do tworzenia grudek, do tworzenia pajęczych nóżek i do sklejania rzęs. Nie wiem, z czego to wynika, w sumie moja czteczka nie jest jakaś bardzo nietypowa. Nie powiedziałabym, że jest jakiś taki innowacyjny kształt. Również jest węższa tutaj na końcu. Włoski są dosyć szeroko rozstawione. Na pewno jest to fajna formuła tuszu, ponieważ nie jest zbyt gęsty, nie jest zbyt suchy. Dzięki temu właśnie możemy budować ten kolor na rzęsach. Kolor jest również intensywny. Nie powiedziałabym, że bardziej intensywny niż innych, oprócz tego niebieskiego. Tradycyjny czarny kolor, który dobrze rzęsy zaznacza. Dzięki temu czteczka nie jest zbyt duża. Łatwo jest nią również dotrzeć do nasady rzęs, do rzęs wewnętrznych kącików, w zewnętrznym kąciku. Nie zauważyłam też, żeby się kruszył, rozmazywał, więc dla mnie jest to maskara, która ma więcej plusów niż minusów. Minusów w sumie nie zauważyłam. Być może przy większej ilości warstw trzeba byłoby ją rozczesać. Natomiast oprócz tego dla mnie jest to tusz, który naprawdę warto sprawdzić, warto wypróbować, ponieważ tak jak powiedziałam, więcej ma zalet i dobrze na rzęsach wygląda porównując z innymi tuszami. Generalnie jeśli chodzi o takie podsumowanie tego, co sądzę o tuszach Golden Rose, myślę, że dobrze, że szukają innych kształtów czoteczek, dobrze, że kombinują, na przykład firma kombinuje, pomysły są dobre. Czasami jednak formuły troszeczkę brakuje do ideału. Co bym poleciła firmie Golden Rose, to popracowanie nad formułą, ponieważ wiele z nich jest troszeczkę zbyt suchych po samym otwarciu, a to oznacza, że przy dłuższym użyciu ta formuła będzie jeszcze gęstsza, jeszcze bardziej sucha i będzie sprawiała jeszcze więcej problemów. Podsumowując tej grupy, o której mówiłam dzisiaj, najbardziej Wam polecam te dwa. Oba mają w nazwie 3D. Ten czerwony jest to 3D Fantastic Lash, natomiast ten różowy jest to 3D Lash Defined. Te sprawdzają się najlepiej z tych wszystkich, o których mówiłam dzisiaj. A gdybym miała stworzyć taki ranking wszystkich tuszy, które testowałam, to pierwsza czwórka byłby to na pewno tusz Sexy Black, jako numer 1. Następnie tusz 3D Lash Defined, to byłby mój numer 2. Numer 3 byłby to tusz Definitive Volume and Length. I na czwartym miejscu umieściłabym tuż 3D Fantastic Lash. Generalnie te cztery mogę Wam polecić, powinny się u Was sprawdzić. Pozostałe, jedne są gorsze, drugie lepsze. Tak naprawdę mogą się sprawdzić u Was, mimo że nie sprawdziło się u mnie, ponieważ wszystko zależy od tego, czego tuszu oczekujecie, jakie są Wasze wymagania, jakie są Wasze rzęsy, jaka jest ich długość, objętość. Moja opinia jest taka, natomiast jeżeli macie inne komentarze na temat tych tuszy, dajcie znać, podzielcie się, ponieważ możecie komuś pomóc, komuś, kto ma inny typ rzęs niż ja. Ponieważ ja wiem, że na moich rzęsach wiele tuszy wygląda dobrze i niekoniecznie może wyglądałoby ona dobrze na innym typie rzęs, ale w mojej opinii te cztery tusze są zdecydowanie warte polecenia. Tutaj Golden Rose spisało się bardzo dobrze, jeśli chodzi o ich jakość i o to, jak na rzęsach wyglądają. I to wszystko na dzisiaj. Na koniec jeszcze chciałabym się z Wami pożegnać na kilka miesięcy. Będę miała przerwę od YouTube'a, myślę, że do października, ponieważ lecę na urlop. W międzyczasie biorę ślub i nie będę miała czasu, ani specjalnie nawet nie mam za bardzo ochoty na nagrywanie na urlopie. Zrobimy sobie YouTube'owy odwyk. Wy również będziecie miały odwyk ode mnie. Na pewno wrócę, natomiast będzie to za parę miesięcy. Jeszcze chciałabym nagrać jeden filmik o moim pakowaniu walizki, o tym, co zabieram ze sobą do kabiny, jako bagaż podręczny, jeśli chodzi o kosmetyki, co ze sobą zabrałam, ale no nie wystarczy mi na to czasu niestety, więc żegnam się z Wami już teraz.